Dobry wieczór, witam was drodzy widzowie serdecznie w kolejnym filmiku we wiejskiej zagrodzie w ten wieczór kurnikowy. W dzisiejszym filmie parę słów na temat kredy pastewnej, a dokładniej czy warto stosować kredę pastewną u kur, a więc między innymi na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym filmie. Zapraszam do oglądania. A więc tak, może na samym początku podajmy sobie definicję kredy pastewnej, czyli krótko mówiąc powiedzmy sobie, czym jest ta kreda pastewna, bo może nie wszyscy wiedzą. Kreda pastewna to przede wszystkim istotny dodatek paszowy i przy okazji cenne źródło wapnia dla naszych kur, drobiu czy ogólnie zwierząt gospodarskich takich jak bydło czy na przykład trzoda chlewna. No i skoro mamy już podaną definicję kredy pastewnej i już wiecie, czym jest ta kreda pastewna, to teraz sobie odpowiedzmy na pytanie, czy warto stosować kredę pastewną u naszych kur. Tutaj udzielę odpowiedzi od razu, bo nie ma co tutaj zwlekać. Moja odpowiedź na to pytanie brzmi tak. A dlaczego? Już o tym mówię. Po pierwsze, tak jak przed chwilą wspomniałem w definicji kredy pastewnej, kreda ta posiada w sobie cenną ilość wapnia, ale i nie tylko wapnia, bo posiada również w sobie jeszcze inne pierwiastki chemiczne, takie jak chociażby sód lub fosfor. Po drugie, jeśli chcemy, aby nasze kury nioski niosły dużo jaj o gładkich i mocnych skorupach, to kreda pastewna jak najbardziej do tego się nadaje. I po trzecie, kreda pastewna jest również istotna w czasie wzrostu młodych ptaków, jeśli chodzi oczywiście o kury. Może zacznijmy od tej nieśności. Jeśli mamy w swojej hodowli kury nioski, to chcemy, aby te kurki niosły nam sporo jaj i żeby te jaja były w ładnym wyglądzie, to znaczy, żeby skorupka na przykład była gładka i przede wszystkim mocna. Na tym nam najbardziej zależy jako hodowcom kur niosek, ponieważ te jaja później mogą iść jak najbardziej na sprzedaż. Kreda pastewna, powiedzieliśmy sobie, że zawiera sporą ilość wapnia i innych pierwiastków chemicznych. Jakie zadanie wykonuje wapno w tej kredzie pastewnej? Przede wszystkim wapno polepsza nieśność u kur i przy okazji wpływa pozytywnie na jakość skorupy jaj, a to znaczy, że później po kredzie pastewnej skorupa jaja może być gładka i oczywiście mocniejsza. Takie są właśnie zalety tutaj wapnia w kredzie pastewnej. No i te pozostałe pierwiastki chemiczne, jak na przykład sód lub fosfor, również mają istotny wpływ co do nieśności jaj i budowania tej skorupy jaja. No i właśnie, skorupa jaja również jest budowana przez wapno. Kreda pastewna również, jak powiedziałem, wpływa istotnie na wzrost młodych ptaków. A dlaczego? Tutaj kreda pastewna pełni istotną rolę w budowaniu tkanek kostnych i tkanek mięśniowych.
a to zapewnia naszym kurkom bezpieczny i prawidłowy wzrost. I co jeszcze tutaj mogę na temat kredy pastewnej powiedzieć? Sam oczywiście tą kredę pastewną stosuję u moich kurek. Mam tutaj taki cały jeszcze worek 30-kilowy. I taką kredę biorę na taką szufeleczkę i wsypuję tutaj na brytwannę, która znajduje się na wybiegu, na którym w chwili obecnej jest ciemno, bo nagrywam filmik oczywiście wieczorem, bo wcześniej nie było czasu. No i można byłoby powiedzieć, że kreda pastewna tak naprawdę zawiera dużo różnych właściwości co do kur i jest bezpieczna, ale są również skutki niedoboru kredy pastewnej, jak i skutki przedawkowania kredy pastewnej. Takimi dwoma skutkami przedawkowania kredy pastewnej u naszych kur to między innymi słabsza jakość nasienia u kogutów rozpłodowych i po drugie mniejsze pobieranie paszy. Natomiast niedobór kredy pastewnej może powodować tak zwane upośledzenie wzrostu ptaków i mniejszą ruchliwość. A więc to nie tak, moi drodzy, że kreda pastewna zawiera dużo fajnych i różnych właściwości dla kurek i przy okazji może być bezpieczna, ale to tak nie działa, ponieważ wszystko ma swoje praktycznie plusy, jak i minusy, chyba o tym wiecie. I jeśli nasze kury będą miały niedobór kredy pastewnej, albo będą miały aż nadmiar kredy pastewnej, to będzie źle. Jak to się mówi? Tak źle i tak niedobrze. A więc trzeba się z tym jakoś, no, pogodzić i rozwiązać ten problem. A więc, żeby nie było ani za dużo, ani za mało w sam raz. I teraz może pewnie będziecie mnie pytać w komentarzach, jak często podaję taką kredę pastewną lub w jakich ilościach. I tutaj postaram się od razu w tym filmie na to pytanie również odpowiedzieć. Tak jak wcześniej wam tam pokazywałem tą brytwannę z kredą pastewną, to biorę tą szufeleczkę, tak gdzieś do połowy, nabieram kredy pastewnej. No, może nie do połowy, ale gdzieś tyle. Mniej więcej w takich ilościach. O, proszę bardzo, teraz ładnie to widać. I idę i sypię do tej brytwanny. Nawet teraz mogę tutaj trochę dosypać, bo wyjadły. A, sypię wszystko. I później moje kury, gdy mają niedobór tej kredy pastewnej, to zawsze w każdej chwili w ciągu dnia mogą sobie podejść do tej brytwanny i uzupełnić tą kredę pastewną. Na koniec jeszcze tego filmu dodam jeszcze tutaj, że kreda pastewna posiada dobrą przyswajalność i do tego wszystkiego jest łatwo strawna i posiada również pozytywne pH w przewodzie pokarmowym. No i co? To na tyle w dzisiejszym filmie, moi drodzy. Jeśli ten filmik wam się spodobał, to oczywiście zostawcie tą łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Pozostawcie również po sobie jakiś miły komentarz. Ja wam przy okazji jeszcze dziękuję za tak dużą ilość wyświetleń pod ostatnimi moimi filmami i tak dużą ilość łapek w górę. Normalnie szok. Bardzo wam za to wszystko dziękuję. No i co? Oby tak dalej. Ja was serdecznie pozdrawiam. Kurki również. Tutaj już idę wyłączać to światło. Niech kurki idą spać. Niech wypoczywają na jutrzejszy dzień. Życzymy im miłych, kolorowych snów.
a my widzimy się i słyszymy już w kolejnym, najbliższym odcinku na tym kanale. Przepraszam, proszę opuścić gniazda, Halina również. Więc trzymajcie się, na razie. Cześć!